I'm here with two colleagues in Pakistan, and one of the main issues is the blasphemy laws in Pakistan. They discriminate Christians, and we know that many Christians are now in jail or even facing death because of these laws. The most known lady is Asia Bibi. And we are now at the threshold in the relations between the EU and Pakistan, because Pakistan has a special trade preference given by the EU. And this trade preference will be evaluated. And now we have to decide what to do with Pakistan. I say Pakistan has to reform those blasphemy laws and make sure that no longer Christians are in a grave way subject of these laws. And when they change these laws, when they reform them, we can continue this special trade relation with Pakistan. If not, we should freeze this special relation, because the Pakistani government has to act now. Sytuacja Asi Bibi jest ciągle tragiczna. Mamy nadzieję, że ciągłe interwencje międzynarodowe w jej sprawie doprowadzą w końcu do jej uwolnienia. I niewątpliwie duża część opinii pakistańskiej jest świadoma tego, że tak zwane prawo o bluźnierstwie jest okazją do straszliwych nadużyć, do bezpodstawnych oskarżeń wtrącających ludzi prosto do więzienia, ale jednocześnie nawet ta świadomość dużej części opinii publicznej nie zmienia sytuacji, nie powoduje, że to prawo jest zniesione. Oczywiście musimy interweniować jako Europa, przede wszystkim musimy mówić prawdę, jak wygląda ta sytuacja i musimy być tutaj przy prześladowanych, przy tej części społeczeństwa, która jest ciągle zagrożona. Musimy bez przerwy rozmawiać również z politykami pakistańskimi, żeby uświadamiać im, jak sytuacja prześladowanych osób wygląda w oczach międzynarodowej opinii publicznej, a także to, że pacta sunt servanda, że zobowiązania międzynarodowe, które wzajemnie przyjmujemy, nie są okazją do zagranicznej presji, tylko są wzajemnymi zobowiązaniami, których przestrzegania wszyscy musimy sami od siebie i nawzajem wymagać. We found out that accusation is already in evidence. Death or life, long jail is then the only solution for Christians. There are many people who try to help. So where do we draw the line as the EU, and where and how do we make the public sensible for the problem of minorities, also for Christians? I think we have to speak to the religious leaders, and we have to also speak in a very sensible way. As long as they have the impression that we favor their good, I think they will support it. As long as they have the feeling that we are using foreign pressure against them, they will not support it. So I think we have to be very careful in our political decisions in the EU to support the Christians here in Pakistan.